kolejny z laureatów Spisz Heraklesy 2013. Z nami tym razem Telewizja Roku, czyli medium, które bardzo doceniliśmy jako wspierające MMA w ubiegłym roku. Kacper Sosnowski z Orange Sportu. No właśnie, jakie to uczucie być wyróżnionym na tle chyba niemałej konkurencji i cały czas rosnącej w tym obszarze? No, telewizji sportowych w Polsce mamy tak naprawdę teraz kilkanaście, a tych, które się zajmują w jakiś sposób, bo prezentują sporty walki, można to troszkę rozszerzyć, bo też kickboks i inne dyscypliny, jest tak naprawdę kilka, ale jakby wydaje mi się, że wasz wybór dotyczący tego, komu ten Herakles był o tyle dobry, że jeżeli jakby weźmiemy sobie popularyzację, czyli choćby to, ile tego sportu rzeczywiście na antenie Orange Sport jest, no to rzeczywiście wychodzi tego jak najwięcej. Pochwalmy się tymi liczbami, bo na dziennikarzach liczby robią wrażenie. No tak, jak sobie to tak mniej więcej starałem się policzyć, to samych transmisji w tamtym roku z gal UFC, nie tylko tych numerowanych, bo tak naprawdę w tym 2013 roku mieliśmy najwięcej gal UFC też w naszej historii, ale to dlatego, że UFC się prężnie rozwija i swój produkt też w jakiś sposób promuje i dociera do nowych widzów. Więc tak mniej więcej mi wyszło, że 150 godzin samego UFC w transmisji live. Do tego dochodziło także kilkadziesiąt godzin z transmisji tych polskich gal, których też staramy się robić coraz więcej, jedna, dwie w miesiącu. To są oczywiście gale PL MMA, ale nie tylko i mam nadzieję, że to się też będzie rozwijać. Tak więc w sumie około 200 godzin transmisji. Do tego, tak jak mówiłem, też mamy różne reportaże, różne relacje. Jesteśmy z zawodnikami i w tym momencie, jak oni gdzieś tam trenują sobie na własnych halach, ale też biegają po górach, bo choćby nasi zawodnicy, którzy w poprzednim roku zaczęli do UFC wchodzić, też z kamerą im towarzyszyliśmy i czy z Piotrkiem Halmanem, czy z Danielem Omielańczukiem byliśmy tak naprawdę od gór po morze, a także za granicą, więc myślę, że to jest też w dużym stopniu popularyzacja, pokazywać to życie zawodników MMA, jak oni trenują, jak się zachowują, co robią w wolnych chwilach. No i tym bardziej, że też tak jak to choćby dzisiaj widzimy, to są w większości wypadków. We wszystkich, powiem, wypadkach, bo zaraz tutaj mnie ktoś zjedzie. To są zawodnicy i to są ludzie ciekawi, z którymi warto się spotykać, których warto promować, których warto pokazywać. To nie tylko to, co oni robią w oktagonach czy ringach, ale także jacy są na co dzień i jak dochodzą do tego, co potem wszyscy oglądamy na antenie. Właśnie, ale to nie jest łatwe zadanie, bo MMA nie jest gładkim sportem, nie jest delikatnym sportem. Tu nadal jeszcze można gdzieniegdzie spojrzeć na taki stereotyp, jest klatka, no to zezwierzęcenie, to bójka, to nie wiadomo jakie zasady. Nie podejmujecie się łatwego zadania, promując takie rzeczy. To tym bardziej się chyba ceni. Tak, ale powiem szczerze, że po części się z tym zgadzam, natomiast w pewnym momencie się miło zaskoczyłem, kiedy gdzieś tam idąc sobie ulicami Warszawy słyszałem rozmowę za moimi plecami grupy osób, którzy mówili o walce Silvy z Whitemanem i mówili jakby w samych superlatywach, wymieniając poglądy, chwaląc się tym, że oglądali, że to była wspaniała walka, mówię o tej walce grudniowej i mówili o tym tak normalnie, jakby traktując to jako sport. Oczywiście tam była ta złamana noga Silvy, więc to też dodawało jakby dodatkowego wymiaru temu wydarzeniu, że być może ono było nawet bardziej w pewnym momencie wydarzeniem medialnym niż sportowym, natomiast jakby cieszyłem się z tego, że normalnie ludzie potrafią sobie rozmawiać o tym na pierwszy rzut oka tak może niezwykle brutalnym sporcie, ale jednak sporcie ucywilizowanym, który ma zasady, jakby też gale w Polsce, które się często odbywają, są tego dobrym dowodem, bo są sędziowie, którzy nad wszystkim czuwają, są pewne reguły, walki są coraz częściej przerywane, choćby z powodu gdzieś tam łamania tego regulaminu, czego zresztą mieliśmy kilka razy dowód, choćby nawet na ostatnim KSW, więc to jest jak najbardziej cywilizowany sport, który mam wrażenie z każdym rokiem będzie jeszcze coraz bardziej popularny, bo to chyba jeszcze nie jest to maksimum MMA w Polsce, więc jak będziemy mogli dalej ten sport popularyzować, to będziemy to robić. Właśnie, o te przyszłe plany też chciałbym chociaż lekko podpytać, wiem, że to nie zawsze można zdradzić, ale mam nadzieję, że taka statuetka troszkę motywuje w momencie, kiedy straciliśmy jednak UFC z anteny. Mam nadzieję, że coś w to miejsce gdzieś tam uda się dostać. No i pytanie, czy to są tylko takie płonne nadzieje, czy może jednak możemy my jako kibice również na coś liczyć? Czy kontrakt z UFC mamy do końca maja, to znaczy, że tak naprawdę jesteśmy jeszcze partnerem UFC do maja, jeżeli chodzi o tą prezentację gal, które już się odbyły i w tym momencie nie możemy wykonywać, nazwijmy to, żadnych ruchów, jeżeli chodzi o to, co dzieje się poza granicami Polski, więc w tym momencie postawię kropkę.
Natomiast jeżeli chodzi o polskie gale, to myślę, że do połowy maja jeszcze dwie solidne gale zobaczymy. Zresztą łatwo się domyślać, bo też jesteśmy z Polską Profesjonalną Ligą MMA na co dzień, więc też jej gale pokazujemy, ale nie zamykamy się tylko na to, co robi Mirek Okniński. Też zwracają się do nas coraz częściej inni organizatorzy gal w Polsce i staramy się też wyciągać do nich rękę, więc za dużo powiedzieć nie mogę, ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję do częstych spotkań w oktagonach czy też na halach w Polsce, a być może nasz widz także w niedalekiej przyszłości zobaczy wysmakowane kąski z tego, co choćby Europa prezentuje widzom, jeżeli chodzi o MMA. Ja też jako ja i jako kibic i pewnie jako inni w imieniu innych mogę też powiedzieć, też mamy takie nadzieje. Kasper Sosnowski, laureat Spisz Heraklesa 2013 za Telewizję Roku. Dziękuję serdecznie.